Łukaszu, mam do Ciebie pytanie. Co uwielbiają jeść latem niemalże wszyscy mieszkańcy Litwy? Ależ to oczywiste, Greto. Chłodnik. A do chłodnika koniecznie muszą być młode ziemniaczki z koperkiem. Najlepiej z własnego ogródka albo z lokalnego gospodarstwa. A to ja wiem, gdzie takie ziemniaczki znaleźć. W Kienie u Państwa Gwozdowiczu. Dzień dobry, panie Jurku. Dobry. Na prawo ziemniaki, po lewej ziemniaki. Niech pan trochę więcej opowie o swoim gospodarstwie i o tych ziemniakach. Gospodarstwo nasze, jakich 400 hektary, i z nich 30 hektary ziemniaków. Zaczynamy sadzić gdzieś w marcu, polewamy od mrozów, kiedy już wylasz, po dwoma pląkami. Nakrywamy pracę bardzo dużo. Jeden rok kupujcie, drugi rok nie kupujcie, jak kiedy. Dlaczego na Litwie tak ludzie uwielbiają ziemniaki? Ziemniaki jest drugi chleb, tak mówią ludzie. Babcia moja rusiła, prababcia rusiła, zawsze u nas byli ziemniaki. W sklepach i na ryneczku możemy dosyć wcześnie znaleźć młode ziemniaczki, ale jak odróżnić, czy to są litewskie, czy zagraniczne? Patrząc, jakie czasy szukacie, jeżeli będziecie szukać w marcu, w lutym, to litewskich wy nigdzie nie znajdziecie, świeżych. To czyli litewskie ziemniaki tak prawdopodobnie są od początku czerwca. Jaki rok? Jeżeli nie byłoby tych przymrozków, co teraz byli bardzo dużo, byliby wcześniej. Jak przymrozki przymrozili, to nie bardzo wyrosła tak prędko, teraz tylko kupię. A jakie rodzaje ziemniaków hodujecie? W tym roku mamy 4. Jest wczesne rodzaje, to solista, Colombo. No oni od teraz solista kopią, a Colombo tutaj już kwitnie, a tam co ranie posadzili, już też można kopać. I jest późny rodzaj, jak Королева Анна Квінана i Сорая. А які są найбільш популярні, наприклад, у нас найбільш тішені в популярності? Всім соліста подобається. На Віленському районі дуже хочуть всі вінети. Ну так, но, я це слышав. Зараз вінети, мені здається, вже ніхто не росте, але всі може то вінета, бо тоді, ну, легко спрятати. А для чого? Właśnie. To jest bardzo stary rodzaj ziemniaków i on już no, wyrodził się, można tak powiedzieć, bo ziemniak, no mnie jednemu podoba się, kiedy ziemniak on okrągły, równy i ładny, a wineta ona była taka, no tak, kręcona po-różnemu i wtedy no, mnie niestetycznie wygląda. Mamy ziemniaki o dużej zawartości krochmalu i o małej. A które nadają się do jakich dań? Solist i Colombo, oni raniejsze, w ich krochmalu mniej. Mhm. A вот w Сорае krochmalu więcej. W tym roku rolnicy zmagają się z suszą. Jak wy z tym sobie radzicie? W ziemniakach polewamy. Jest u nas rzeka tutaj obok. Dostali pozwolenie i teraz możemy brać wodę i polewać. A ziemniaki w ogóle potrzebują dużo tej wody, czy jednak mogą być bez? Bardzo dużo. Na tym polu u nas 15 hektar, to można każdy dzień polewać. Bardzo dziękujemy panu za świetną rozmowę i życzymy porządnego urodzaju ziemniaczków. Proszę, dziękuję. I deszczu. Deszczu, tak. Chciało się, żeby nie trzeba było polewać. To teraz, Łukaszu, nie mamy wyboru. Musimy przygotować coś z ziemniaków. Takie ziemniaczki będą świetnym dodatkiem do chłodnika litewskiego, ale w nietypowej odsłonie, bo podamy go w postaci zupy krem. A chłodnik jest ulubionym daniem podróżnika Aurymosa Walujawiczusa, który w 121 dni przepłynął łodzią do słowu Atlantyk. To dla niego dziś gotujemy. Trudno określić, kiedy i gdzie rozpoczęła się historia octu jabłkowego. Jego lecznicze właściwości były znane i wykorzystywane przez antyczne kultury. Używano go do dezynfekowania, był też naturalnym środkiem konserwującym żywność. We Francji stosowano go przy zwalczaniu zarazy i do opatrywania rannych na polu bitwy żołnierzy. W XVIII i XIX wieku ocet mieszany z owocami pomagał wytrzymywać w upale podczas ciężkiej pracy na polu. Ocet jabłkowy posiada wspaniałe właściwości. Wspomaga prawidłowe trawienie, pobudza przemianę materii, poprawia ukrwienie, wzmacnia i przyspiesza proces samooczyszczania się organizmu. Wpływa pozytywnie na koncentrację, poprawia pamięć. Dzisiaj przygotujemy coś, co może wydać się bardzo dziwne. Na przykład co? Przygotujemy krem z chłodnika, ale uwierzcie mi, będzie smakował naprawdę bardzo dobrze. To chyba zaczynamy klasycznie od buraków. Mamy buraki już ugotowane i bez skórki. Mamy kielich blendera, do którego teraz przełożymy około 400 gramów buraków.
Właśnie dla wielu taki sposób na chłodnik może wydać się dziwny, bo jednak są przyzwyczajeni do tej tradycyjnej receptury, kiedy po prostu mamy buraczki starte na tarce, dodajemy ogórek, dodajemy dużo szczypiorku, koperku, zalewamy kefirem i mamy gotowy chłodnik. Tak, właśnie ja robię tak. No właśnie, tak nas nauczono w domu i tak większość ludzi robi. Jednak moim zdaniem można eksperymentować. Można łączyć w trochę inny sposób składniki, mając ten sam chłodnik i otrzymać podobny rezultat o trochę innej konsystencji. Takie buraczki już tu w blenderze zalewam teraz kefirem. No i co mamy w blenderze? Coś, co przypomina koktajl z czarnic, jednak nie jest to to, bo są to buraczki zmielone z kefirem. I myślę, że dolejemy jeszcze teraz trochę kefiru, aby trochę upłynnić konsystencję. No i świetnie wygląda, ma to piękny kolorek. Jednak chcemy, aby chłodnik miał bardzo gładką konsystencję. Więc my wszystko, to co mamy w kielichu blendera, teraz przelejemy przez sitko. Nadal na ściankach blendera jest bardzo dużo smaku, więc zaleję to kolejną porcją kefiru i jeszcze raz ubiję. No a jeszcze tu w miseczce mamy taki płyn pozostały od buraczków. Są to buraczki gotowane, więc trochę płynu puszczają. I ja ten płyn też wleję do środka, bo ma naprawdę koncentrowany smak. Spójrzmy, co mamy w misie. Piękny kolor, piękna konsystencja, jednak jestem pewien, że będzie tu brakowało smaku, bo jednak są tu tylko buraczki i kefir. Brakuje soli, to po pierwsze, więc dobrze to doprawiamy. Ty, Greto, dopraw pieprzem. Już wymieszamy. Brakuje chyba dobrego chlustu octu jabłkowego. No i zgadłaś. Wiesz już, Greto, moje upodobanie smakowe. Ja zawsze powtarzam, że do chłodnika bardzo pasuje ten kwas, jaki ma w sobie ocet jabłkowy. Najpierw dajmy około 1-2 łyżek, wymieszajmy i sprawdźmy, jaki to ma smak. Jeszcze trochę, jeszcze taki leciutki chlust. Jak dodajemy więcej kwasu, to wtedy chcemy też trochę słodyczy. Dlatego ja zawsze mówię, że do chłodnika warto dodać trochę cukru. I uwierzcie mi, naprawdę niedużo, około pół łyżki wystarczy. Nawet tej słodyczy nie poczujemy, ale właśnie to podkreśli smak. Idealnie. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Mamy gotową bazę, jest dobrze doprawiona, ma piękny kolor, jednak im dłużej czasu spędzi w lodówce, tym bardziej intensywny smak będzie. Więc taką masę wstawimy do lodówki na około 1-2 godziny, no czyli do momentu, aż będziemy serwowali chłodnik. To już bazę chłodnika mamy, jednak muszą być dodatki. Mamy ogórek, mamy rzodkiewkę, dużo szczypiorku, dużo koperku, trochę mięty i jabłko. No i zaraz to wszystko pokroimy w kostkę. Jabłko też kroimy w drobną kostkę. Ogórek pokrojony, dalej idzie rzodkiewka. Około 80 gramów na taki przepis, myślę, wystarczy. Resztę gotowanych buraków też kroimy w kostkę, a żeby nie ubrudzić deski, dożymy papier do pieczenia i zakładamy rękawiczkę. W tej miseczce, gdzie mam ogórek, rzodkiewkę, dodaję jabłuszko, jednak nie wszystko, bo potrzebujemy pół jabłka. Dorzucamy szczypior. Trochę zostawię jeszcze do ziemniaczków, bo rzecz jasna, chłodnik. Jaki by to nie był chłodnik, czy to klasyczny, czy to taki w wersji krem, bez ziemniaków być nie może. Tu w miseczce mamy dużo smaku, ale w chłodniku chcemy takiej nutki orzeźwienia. I tu miętę zaraz pokroję w drobniutkie takie paski, dodamy to wszystko do środka. Mięty nie dajemy zbyt dużo, myślę tak około listków 10-15, nie więcej. To, co mamy w środku, doprawimy trochę solą, trochę pieprzem, to puści swój sok. Będzie świetnie smakowało. Voilà! Warzywa mamy gotowe, bazę chłodnika mamy gotową. No czyli co? Greta, czego brakuje? No ty mu już mówiłeś. Czego brakuje? Ziemniaczków. Ziemniaczków, tak. I
ugotowanego na twardo jajka. Moim zdaniem do chłodnika najlepiej pasują te młode, świeżutkie ziemniaczki, które mają taką cieniutką skórkę, którą po prostu paznokciem można tu zdłubać. A jeszcze w drugim garnku ugotujemy jajka. Ile gotujemy ziemniaki? Tu dokładnego czasu nie powiem, do miękkości. Ale jajka należy gotować 8 minut od zagotowania się wody. No to i ziemniaki mamy też ugotowane, są mięciutkie. Nóż z łatwością wchodzi do środka, trzeba je odcedzić. A ja obiorę jedno jajko i pokroję je w ćwiartki. Do ziemniaczków dorzucam trochę szczypiorku. Koperek, obowiązkowo koperek. Obowiązkowo koperek. No i masło. Tak, i teraz akcja. Trzeba to dobrze wstrząsnąć. Trening przed chłodnikiem. No ale to wiesz co, to dobrze wpływa na smak. Nie wiem, ale takie ziemniaczki trochę wstrząśnięte w garnku moim zdaniem nawet lepiej smakują. I cóż, myślę, że musimy zaserwować jedną porcję, bo bardzo chcę pokazać, jak się prezentuje taki krem z chłodnika. Więc na dno miseczki wkładam kilka łyżek naszej salsy chłodnikowej. Nie wiem, jak to nazwać, ale przypomina to salsę. Na to buraczki pokrojone w kostkę, jajko. Damy tu kilka listków mięty i elegancko to wszystko zalewamy. Serwujemy chłodnik i zjadamy z uśmiechem od ducha do ucha. Ciekawe, jakie litewskie danie jako pierwsze po 3 miesiącach spędzonych na Oceanie Atlantyckim spróbował nasz gość. A co my wiemy? Może chłodnik? Aurimas Walujavičius, 29-latek z Kowna, sportowiec i podróżnik. Zwiedza świat na wszelkie możliwe sposoby. Rowerem, hulajnogą, kajakiem, na rolkach, pieszo. Zwiedził 33 kraje, zdobył szczyt wulkanu Agung, rowerem przemierzył dżunglę Indonezji. W 2019 roku przyznano mu tytuł litewskiego Kolumba. 26 grudnia 2022 roku wypłynął łodzią wiosłową z hiszpańskiego wybrzeża, żeby 26 kwietnia 2023 roku zejść na ląd w Miami. Jest pierwszym Litwinem i trzecią osobą na świecie, która samotnie przypłynęła tym szlakiem Ocean Atlantycki. Witaj, Aurimas. Witajcie. Twój samotny rejs śledziła cała Litwa i nie tylko. Dlaczego zdecydowałeś się na taką podróż? To było pokonanie mojej senoka swojej. To było moje marzenie. Chciałem wypróbować właśnie taki sposób podróżowania, bo dotychczas był to rower, kajak, alpinizm. Przepłynięcie oceanu było dla mnie całkowicie nowym wyzwaniem. Ale jak rozumiem, to główne w tym wszystkim było wyzwanie, aby pokonać właśnie te trasy. Jako atleta stale sprawdzam granice swoich możliwości, zarówno fizycznych i psychologicznych. Nie wiedziałem, jak na Atlantyk zareaguje mój organizm, jaki będzie mój stan psychologiczny po spędzeniu tylu dni w samotności. To było dla mnie bardzo interesujące. A jak wyglądały przygotowania do takiego rejsu? Najpierw musiałem zebrać sporo informacji na temat trasy, lodzi, sprzętu, który trzeba zabrać. Czytałem na ten temat, rozmawiałem z różnymi osobami. Jestem pierwszym Litwinem, który podjął takie wyzwanie. Musiałem więc zasięgnąć konsultacji u wioślarzy z innych krajów. Kolejny etap to treningi, przygotowanie formy fizycznej. To wszystko zajęło kilka lat. A to czy psychologicznie, czy fizycznie ta podróż była ci trudna? Bardziej chyba pod względem psychologicznym. Jesteś sam, wokół żadnych ludzi. Początkowo bardzo dziwnie się z tym czułem. Z czasem, kiedy pojawia się rutyna, wyklarował się czas na posiłek, na wypoczynek, na wiosłowanie. Poczułem się swobodniej. Pod względem fizycznym nie było to dla mnie jakieś wielkie wyzwanie. Bliscy bardzo się przejmowali. Niby są przyzwyczajeni do mojego trybu życia, bo była to już moja 10. wyprawa, ale spodziewali się, że znów wybiorę się gdzieś rowerem lub kajakiem. Kiedy usłyszeli, że chcę przepłynąć Atlantyk, byli zszokowani. Próbowali mnie odwieść od tego zamiaru, ale opowiedziałem, jakie mam plany, jak to będzie wyglądało i ostatecznie pogodzili się z tym. Zawsze w każdym sporcie ważny jest też odpoczynek i ta taka regeneracja. Ale jak rozumiem, w takiej podróży to jest cały czas praca.
Wiosłowałem codziennie. Chciałem jak najszybciej opuścić Atlantyk, bo okres od grudnia do marca to czas, gdy fale są mniejsze i płynie się bezpieczniej. Potem zaczyna się sezon burzowy. Nie było więc czasu na relaks. Wiosłujesz, śpisz, jesz. W międzyczasie odpisywałem na wiadomości, filmowałem, przerzucałem nagrania. Czasami łowiłem ryby. A właśnie, jedzenie. Jak wygląda jedzenie i posiłki w takiej podróży? Podstawę stanowi żywność liofilizowana, czyli suszona po wcześniejszym zamrożeniu. Miałem ze sobą różne dania. Dziennie zjadałem 4 porcje, łącznie to nieco ponad 2000 kalorii. A do tego różne przekąski. Masło orzechowe, batoniki proteinowe, owsiane, granola, suszone mięso, krem czekoladowy, żelki, wszystko co jest kaloryczne. Piłem około 3-4 litrów wody dziennie. Uzupełniałem dietę witaminami i mineralami. Miałem zestawy na każdy dzień w specjalnym pojemniku, jak jakiś emeryt. Codziennie więc było to około 4000 kalorii. A może pamiętasz, ile kilogramów jedzenia ze sobą zabrałeś? Około 170 kilogramów. To jakby w lodzi byli jeszcze dwaj mężczyźni. A właśnie, z takich dziwnych rzeczy, co zabrałeś ze sobą w podróż? Co całkowicie nie jest ci potrzebne, no ale wziąłeś to ze sobą. Bliscy dali mi wodę święconą i chlebek, medalik z wizerunkiem Matki Boskiej. Jakichś dziwnych rzeczy nie zabierałem. Każda była przemyślana, potrzebna. Przecież to dodatkowe obciążenie lodzi. Rejs był też poświęcony ku czci pamięci Stepona Sadariusa i Rastasisa Girenasa, lotników litewskich. Tak, chciałem mój rejs poświęcić jakiemuś specjalnemu wydarzeniu z historii Litwy. A tym, co łączy Litwę z Atlantykiem, jest historyczny lot z 1933 roku. Akurat zbliżała się 90. rocznica. Dedykowałem więc mój rejs litewskim lotnikom, którzy przelecieli nad Atlantykiem. No to, jak rozumiem, po długiej podróży wróciłeś do domu i chciałeś zjeść prawdziwego domowego jedzenia. To jaka była pierwsza potrawa, którą zjadłeś? W Miami. Na brzegu powitało mnie 300 tamtejszych Litwinów. Specjalnie dla mnie przygotowali chlodnik. Jak fajnie się składa, bo i my dzisiaj przygotowaliśmy chlodnik, ale taki chlodnik trochę inny, bo mamy tu taką zupę krem z chlodnika. No to próbujemy. Smacznego. Smacznego. Skonam. Takie bardzo ważne pytanie. Zazwyczaj jemy chlodnik z ziemniakami i ty jesz chlodnik z ziemniakami, czy ziemniaki wkładasz do chlodnika? Ja wybieram ten drugi, prostszy sposób. Wrzucam ziemniaki do chlodnika, niezależnie od tego, jak są podane. No, Aurymas, przyjechałeś tysiące kilometrów, przepłynąłeś też tysiące kilometrów. A powiedz proszę, ze wszystkich tych podróży, która najbardziej zapadła w twoim sercu? Każda wyprawa coś w życiu zmienia. Wyjątkowa była podróż rowerem po Skandynawii, spływ kajakowy Dunajem. Chodzi o to, że im dłuższa wyprawa, tym więcej różnych ludzi spotykasz, tym więcej masz potem wspomnień. Po Skandynawii podróżowałem 200 dni, Dunaj przepłynąłem w 120. A to jakie jeszcze podróże czekają na ciebie? Będzie jeszcze nie jedna. Zawsze mówię, że będę podróżować do grobowej deski. Dla kogoś normą jest praca w biurze czy na budowie aż do emerytury. A ja nie wyobrażam sobie, że mógłbym nie podróżować. To moje życie, moja pasja i sposób na zarabianie pieniędzy. Myślę, że podstawą takiego chłodnika to są dobrze ugotowane buraki. Zazwyczaj trzeba je bardzo długo gotować, ale mam sposób mojej babci, który przyspiesza ten proces. Aby buraki szybko się ugotowały, należy podczas gotowania dodać 2-3 łyżki cukru. Cukier sprawi, że buraki szybko zmiękną i będą miały ładną barwę. Bardzo Ci dziękujemy za fascynującą rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy. A w kolejnym odcinku będzie kolejna podróż kulinarna. Mam pytanie. Jak myślicie, z jaką prędkością wiosłuje się przez Atlantyk? 5? Tak, prawie 5. Płynąłem z prędkością 5 km na godzinę. Teoretycznie, gdybyście szli pieszo przez ocean, dotarlibyście do celu szybciej niż ja łodzią. Tylko 5 km na godzinę, wow.